Siemka, ja jestem Judy i witam was w kolejnym już odcinku z serii Let's Play GTA San Andreas. Dzisiaj będzie to odcinek bonusowy z tego powodu, że wykonamy misję strażaka, tak jest. Chyba piąta misja to była wykonywanie misji karetką, a teraz troszeczkę dalej, znacznie dłużej, takie zwykłe misje wykonywaliśmy, teraz wykonamy misję strażaka. No to moi drodzy, co? Żeby nie przeciągać, wam w międzyczasie wytłumaczę, co ona w ogóle daje, ta misja, ale teraz już ruszajmy. Gdzie się coś pali? Płonące pojazdy zostały zgłoszone na tym obszarze. Jedź ugasić ogień. Oczywiście, że jadę ugasić ogień. Powiem wam, że bonus za to jest dość duży i myślę, że ciekawy. Z tego powodu, że daje nam całkowitą odporność na ogień. Tak jest. Ogień nam nie będzie zagrażał już w żadnym stopniu. I to, powiem wam, ten bonus jest szczególnie dobry, bardzo wręcz powiedziałbym dobry, na ostatnią misję, jaką będziemy musieli rozegrać. Taką ostatnią misję fabularną, która jest niezwykle trudna i tam taka umiejętność niewrażliwości na ogień naprawdę daje bardzo, ale to bardzo dużo. Jak widzicie, ta misja wcale nie jest jakaś taka, znaczy jest długa, nie wiem ile ona może trwać, ale w każdym razie nie idzie wcale nam tak źle. Gaszenie pożarów. Jesteśmy już na poziomie trzecim. Teraz będzie coraz więcej aut, a później coraz więcej pasażerów w tych autach i ogólnie trochę tego będzie. Zobaczymy, ja mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Staram się ich od razu wszystkich tam na ziemię, tak, wszystkich od razu na parter, tych, co się palą, bo oni niestety uciekają, kiedy się palą, tacy są głupi. Tak jest, tacy są głupi, że zamiast stać w miejscu i czekać, aż ich ja tam uwolnię od ognia straszliwego, to oni niestety, jak idioci, uciekają. No cóż, takie to jest już biedne życie. Chociaż w sumie, jak ja bym się palił, to pewnie też bym leciał jak pojebany, gdzie się da. No ale dobra, w każdym razie mam poziom czwarty. Ten bonus jest ciekawy, dobry, a przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, ta misja jest potrzebna do ukończenia 100% gry. Tak jest, 100% gry, co to wcale nie jest łatwe. To jest wręcz trudne, szczególnie, że zamierzam to zrobić bez kodów. Zobaczymy, czy mi się uda. Może się okazać, że mi się nie uda niestety. W ogóle zacząłem w fatalnym miejscu, myślę, że na jakichś takich pobocznych uliczkach w Las Venturas. Już widzę, że mi się nie podobają. O, trzech też. Dobra, leżeć na parter wszyscy. O, odlecieli gdzieś tam. Ty się jeszcze palisz? Dobra, tu już mamy wszystkich ugaszonych. Tu już możemy się naprawdę cieszyć. Minuta 40. No, czas nie jest zły. Ogólnie tą misję lubię chyba najbardziej z tych takich misji właśnie pobocznych. Znacznie bardziej lubię od misji karetką, którą zresztą wiecie, jak bardzo się denerwowałem. Oraz bardziej się cieszę właśnie, kiedy wykonuję tą misję, niż misję policjanta, której nigdy nie wykonałem. I ciekaw jestem, czy mi się w ogóle przy was uda ją wykonać. Ona jest naprawdę trudna, zawsze wtedy mnie zwykła policja zgarnęła. To jest głupie, że jak się ściga przestępców, to również zwykli policjanci was gonią za to, że ich próbujecie zabić. No dziwne. Zaprawdę dla mnie to troszeczkę dziwne. Dobra, ugasiłem was. Oni tam lecą. Dobra, ci ugaszeni. 3 minuty, naprawdę czas porządny. Niestety nie kierujemy się na główną autostradę, widzę, kierujemy się coraz to gorsze miejsca. Ale jest już poziom 6, a poziomów jest 12, więc nie narzekajmy. Oj nie, narzekać to nie ma co. Ciekawe, ilu tu jest pasażerów, co jest? Tu jest jeden, w tamtym byli trzej, a teraz tu jest... O Jezu, policjanta, a nie, nie zabiłem. Dlatego zastanawiam się przez chwilę, czemu mnie policja nie goni. Ja go nie zabiłem, tylko on jakoś tak dziwnie wszedł na maskę, znaczy na maskę, na dach auta, nie maskę. 6 minut, nieźle. Oni chyba muszą być strasznie daleko, skoro dostałem 6 minut. No nie, no tu jest już jeden zaraz niedaleko. Co prawda taką głupią uliczkę jeżdżamy. No naprawdę, szkoda, że nie rozpocząłem tej misji na głównej ulicy, o Jezu. Żeby się też nie wywalić tym autem lepiej. Nie zacząłem na głównej, tylko na tych pobocznych. Nie no, nie są wcale daleko, a czasu mam mnóstwo. Szczególnie, że widzicie, ja ich od razu zamierzam, o, od razu wszystkich na parter. W ten sposób nie pozwalam im uciec, bo jednak oni potem, kiedy uciekają, to naprawdę może to zrobić się denerwujące. Okej. Teraz to auto. Poziom 7. Naprawdę fajnie to leci. Nie wiem, ile ten odcinek, o Jezus, będzie trwał. Jeżeli będzie trwał zbyt długo dla mnie, uznam, że po prostu powinien być krótszy, to wtedy podzielę go na dwie części. I to jest też związane z tym, że może mi się strasznie głupio uploadować film, który jest długi, a ja mam niestety problemy z uploadowaniem długich filmów. Jednak mój internet nie jest jakiś taki super boski. No, zobaczymy, zobaczymy. Może będzie to jeden film, może będą to dwa filmy. W każdym razie cieszę się, że w końcu wykonuję misję poboczną właśnie pojazdem, bo troszeczkę już tego nie było, a potem nie chcę przejść całej fabuły i na końcu zostawić sobie tych misji pobocznych. Wolę robić to w międzyczasie.
Teraz właśnie odpoczniecie sobie troszeczkę, myślę, że od tych. Jeszcze jakąś misję poboczną wykonam pewnie. Nie ma co się spieszyć. Naprawdę myślę, że nie ma co się spieszyć. Co jest? Bo tutaj chyba czterech jest. Tak? Nie, trzech. Gdzie uciekacie? Gdzie uciekacie? O, tamta paniusia coś się nie chce ugasić. Gorąco z niej laska. Ale proszę bardzo. O, dwa auta na jednej ulicy, w sumie bardzo blisko siebie. Super, poziom 8, pożary 36, zresztą widzicie ile już ugasiłem. Nieźle, nieźle mi to idzie, myślę, że to się wszystko w jednym odcinku powinno dać złapać. O, teraz będą takie auta. One mogą pomieścić z większej ilości pasażerów. Co jest, gaś go. Coś nie chce go zgasić. Aha, ja już zgasiłem go, cholera, tam nikogo nie było. A teraz są trzy, no to jeden był pusty. O, a tu już jest ich trochę. Ohoho. Gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Trzeba też uważać, bo nie wiem, czy to nie jest tak, że jak któryś z nich zginie nawet przez przypadek, sam wchodząc pod jakieś auto, że to też nie jest koniec misji. Też mnie to zastanawia trochę. Może tak być nawet. Może tak naprawdę być. Nie no, powiem wam, że jesteśmy już na poziomie 9, czyli zostanie nam jeszcze 10, 11, 12. Kurczę, to ten odcinek może być szybszy niż ja się spodziewałem. Karetka to nam zajęła godzinę, prawie całą godzinę. A to może nam zająć naprawdę krócej. Ooo. Policja. Kto by pomyślał? Policja stoi, ci się palą i nawet nie zamierzacie im pomóc. Co z was za policjanci? Oho. No ten się, o, widzę, że się uspokoił na chwilę. Dobra, gdzie jest ostatni? Tu jest ostatni. O tak. Zostały zgłoszone. Nagroda 5000, aha. Spoko, dostałem nagrodę 5000. A to wciąż nie jest to, co ja oczekuję, że to jest misja wykonana. Niestety to nie jest to cały czas. Jedziemy dalej. Tam jest, o, myślałem, że jeden tak pokazywał, fajnie. Ale już widać, że dwa minimum. No będą na pewno trzy, bo teraz już po trzy są. Ten jeden na jakimś takim polu golfowym. To jest pole golfowe, czy co to jest? Jakiś taki bardzo ładny budynek. Golf Club. A, no to dobrze, pole golfowe. Klub golfowy. O, widzę, że palili się wszyscy jacyś tam. Wiecie, ci coś się zajmują autami. Nie wiem, jak ich nazwać do końca, żeby ładnie to wyglądało. Ci, co się zajmują autami, wiecie, jak podjedzie auto, to oni je tam przejmują, że tak powiem. O cholera. Widzę, że już popełniłem mały błąd. Oba auta się okazuje, że palą się na polu golfowym. A to jest już mały problem. Nie spodziewałem się, że palą na polu golfowym. Myślałem, że gdzieś tam dalej na ulicy. To chyba jedyny wjazd tam jest właśnie tutaj. Ale nie ma co się martwić, ja mam 9 minut. To jest naprawdę od cholery i trochę czasu, oni ciągle biegają. Wciąż pamiętają, że przed chwilą się palili. O, tam chyba też jest wjazd. Nie znam tego miejsca. Już tu nigdy nie jeździłem. W ogóle nigdy nie wykonywałem misji strażaka w tym mieście. Więc taki się czuję trochę dziwny. Dobra, to auto ugaszone. Tu są chyba cztery osoby. No, sami ci golfiści, takich nazwijmy. Też oni mają ten strój tych, co parkują auta. Pięknie. Ogień ugaszony, 6050 nagrody. Bardzo fajnie. Został nam poziom 11, potem jeszcze poziom 12, czyli dwa poziomy. Więc spoko, spoko. Naprawdę jestem w świetnej sytuacji, uważam. Naprawdę idzie mi dość szybko. Jakbym się uwinął w tym wcześniej niż 20 minut, naprawdę wow. Pogratulować tylko mi. Ale aż ciężko mi w to uwierzyć. Wydaje mi się bowiem, że właśnie tylko 12 trzeba. O Jezus. O Boże, żeby oni czasem tylko nie byli gdzieś tam na pustyni. O Jezus, co ja zrobiłem? O, aha, kogoś tam zabiłem chyba. Spoko. Gorzej będzie, jeżeli oni są naprawdę na pustyni. Nie no, na razie są na autostradzie, ale niestety zjeżdżam bardzo niebezpiecznie. Ale trzy auta blisko siebie, spoko. To no, nawet jak na autostradzie to mi pasuje, tylko żeby ich nikt czasem nie przejechał. Może gasić ich szybko. Gasić, gasić, dobra, ci ugaszeni. Naprawdę muszę uważać, żeby czasem ich ktoś tam... A, gdzie mnie tutaj... No bym się wkurzył, naprawdę bym się wkurzył, moi drodzy. Dobra, ugaszeni. No, ty głupi taksówkarzu. Dobra, kolejny ty się boję, że naprawdę na pustyni wyląduje za chwilkę. Jezu, nie ugaś. O Jezus, bąkant. Gdzie to jest? Naprawdę nie wiem do końca, gdzie to jest. Nie chcę włączać mapy. No, super, ostatni poziom. Dobrze, że mam 13 minut, bo to naprawdę może mi sprawić mały problem. No dobra, jestem na dobrej drodze. Tutaj trzeba jechać chyba. O Jezus. Czekajcie. Trzeba podjechać jakoś od odpowiedniej strony. Naprawdę ostatni poziom nam został. Oby tego nie zawalić. O Jezu, już widzę. On jest tam. Koło torów tramwajowych.
No ja teraz muszę sobie bardzo powolutku zjechać, żeby czasem nie rozwalić bryki, nie spalić jej i innych takich złych rzeczy z nią nie zrobić. No super, ty debilu. Będzie się teraz uwziął na mnie i teraz będzie za mną jechał pewnie. Ajajajajaj, wysoko tu jest pewnie. Wysoko. Nie, dobra, jest jakiś w miarę ładny podjazd. Okej. O cholera. O cholera. Słuchajcie, nie wiem, czy ja mogę... Dobra, podnoś się, błagam cię, samochodziku. Jezus Maria, to samo co z karetką. Tam było tak samo, moi drodzy. Był taki sam motyw. O, dobra, udało nam się. Dosłownie nie wiem jak, ale nam się udało. Znaczy to na tej drodze... Jezus, nie rozwal. Nie zabij mi pasażerów, którzy będą wysiadać. Dobra, nikt nie wysiada? Jezu, myślałem, że nikt nie wysiada, ich tu kilku wysiadło. Ajajajajajajaj. Teraz ganiać za nimi. No ugaś ich. Jeszcze tam jeden. Wszyscy? Nie, jeszcze ten, jeszcze nie ugaszony? Dobra, ci już ugaszeni. To jest chyba naprawdę ostatni poziom, moi drodzy. Znów tu można w tej misji zdobyć około 80 tysięcy, jak się nie mylę. Dobra, gdzie oni są? Cholera, boję się jechać po tych pustyniach. Naprawdę cienka sprawa jechać tędy. Muszę jakoś próbować wjechać na tą autostradę. Mam naprawdę dużo czasu. Nie mogę się spieszyć, nie... Boże, to jest też jakaś autostrada? Bo zapieprzają szybka cholera. O, jestem w świetnej sytuacji, już widzę. Jest już na dobrej drodze, jestem. Jeżeli to jest już koniec, to wow. Misja będzie naprawdę wykonana ekspresem. I to niesamowitym ekspresem. No, wysiadać. Wszystkich muszę was od razu ugasić. Dobra, ugaszeni wszyscy. To jest chyba już ostatnie. To jest już chyba naprawdę ostatni wóz. Nie wiem, jakim cudem tak szybko mi to wszystko wyszło. Ale jeżeli to się uda i to będzie koniec... Boże, gasi ich zanim... Tak, zobaczcie. Misja strażaka. Ogień ugaszony. Wykonaliśmy. Misja strażaka poziom 20 zakończona. Jesteś teraz... Coś tam pisało w każdym razie. Pisało coś na styl, że jestem niewrażliwy na ogień. Znaczy, no tak, jestem niewrażliwy na ogień. Dobrze zapowiedziałem. Ogień mi już nic złego zrobić nie może. Naprawdę jestem niewiarygodny. Nawet nie wiecie, jak bardzo szczęśliwy, że mi się udało tą misję wykonać. I to w jakże naprawdę świetnym czasie. Odcinek chyba trwał w okolicach na razie 13 minut. Zobaczcie, jeszcze się dotoczyłem. O, dobra, wysiadam z tej bryki, denerwuje mnie. Potrzebuję czegoś lepszego. Aczkolwiek tu lepszych aut nie widzę. O, jeszcze się wyprostowała, co to by pomyślał. Dobra, weźmiemy to autko. To nie jest jakieś super auto, niestety. To jest jakieś takie zwykłe, randomowe autko. Flash. No dobra, idziemy flashem. A, tu jest ta nasza pamiętna szkoła jazdy. No właśnie, szkoła jazdy. Skoro to jest szkoła jazdy, to tu jest oczywiście nasz Energy. Energy, tak? Tak, Energy 500, czyli chyba najlepszy motor, jaki występuje w GTA San Andreas. O Jezus, zabiliby mnie. Nieźle. Kurde, aż gwizdnąłem przez przypadek do mikrofonu. Ciekawe, czy wy usłyszeliście szum, czy jednak gwizdnięcie. Uj, co jest, CJ? Myślałem, że ty lepiej prowadzisz się na motorze. No i oj, tak. Dobra, muszę zjechać z tej części autostrady. O, ta, już się ludzie zabijają. I dojechać sobie spokojnie do save'a. Save'a, ponieważ jak wam mówię, nie zamierzam sobie zniszczyć czasem tego, że ukończyłem misję strażaka i to w tak piękny sposób przy was. Naprawdę jestem mega zaskoczony, że się udało. Mega zaskoczony też, że tak szybko. O Jezus, zagapiłem się na drogę, a ten idiota skręcił bez kierunku. Tego brakowało. No dobra, my jesteśmy już naprawdę bardzo blisko save'u. Odcinek krótszy niż zwykle, ale to z tego powodu, że misja naprawdę świetnie wyszła. Nie ma co. Jeszcze niestety na koniec zamiast pięknego słońca to deszcz, ale zresztą jest noc, no to co się dziwić, nie może być słońca. Ale dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam, cześć i czołem, Darka.